Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Minecraft na moda. Przed chwilą dosłownie uruchomiłem komputer i Windows, nie wiem czy wy też to macie, ale ja mam coś takiego, że Windows pokazuje mi jakieś tam ładne zdjęcie i jakieś coś tam jest podpisane na środku. To jest jakby taka blokada ekranu, zanim się zaloguje do komputera. No i dzisiaj się pojawiła jakaś zorza polarna i było napisane: Wikingowie myśleli, że zorza polarna to światło odbijające się od zbroi Valkyrii, ale nauka mówi inaczej. Sobie tak pomyślałem, wow, naprawdę niesamowite. Ja również myślałem, że to światło odbijające się od Valkyrii. Myślałem, że nauka tak mówi. Myślałem, że to dosłownie nauka wymyśliła tę historię. Ale naprawdę nauka mówi, że to nie jest światło odbijające się od zbroi Valkyrii? Kurde, niesamowity szok to jest dla mnie. Naprawdę się tego nie spodziewałem. Wow. Na naszym kanale społecznościowym dotyczącym Minecrafta staramy się dotknąć każdej dziedziny Minecrafta, więc w dzisiejszym odcinku będziemy mieli modyfikację, która dodaje jakieś tam pomniejsze bloki, najwidoczniej również. Dodaje pewnie jakieś pomniejsze rzeczy dekoracyjne też. A tylko taki kaktus i takie hollow scaffold generator. No to może być ciekawe, czy to generuje jakieś... Jak to działa? Muszę to sprawdzić, wyrzuciłem to przez przypadek. W dzisiejszym odcinku będziemy mieli modyfikację, która przede wszystkim dotyka transportu kolejowego i dodaje mnóstwo nowych rodzajów torów oraz tych wagoników oraz jakichś tam, wiecie, rzeczy pomocniczych. Modyfikacja nazywa się More Minecarts and Rails. Modyfikacja jest na 1.19, więc gramy sobie też na 1.19. No i co mogę wam więcej powiedzieć? No to tak naprawdę tyle. Sprawdzimy sobie, jak ona działa i co ona robi ogólnie. Co to jest? Czym ty jesteś w ogóle? Hollow Scaffold Generator. Czy je potrzebujecie jakoś zasilić czy coś? Ja nie wiem, jak to działa, ale tam było napisane, że to jest blok dekoracyjny, więc podejrzewam, że to po prostu jest jakiś blok dekoracyjny, który się tylko nazywa takie Hollow Scaffold Generator. Myślę, że jakieś holograficzne będzie mi tutaj generowało rusztowanie czy coś takiego. O, dobra, znalazłem. Szukałem sobie jeszcze jakichś innych przedmiotów i znalazłem coś takiego jak Hollow Scaffold Remote, więc teraz wziąłem to do ekwipunku i w taki sposób możemy to generować. Okej, tylko że musimy niestety z shiftem trzymać, żeby generować w bok, a tak musimy w górę generować. No i co, ja mogę potem chodzić tak jak po normalnym scaffolding? No mogę. Jak schodzę z tego? O, nie mogę zejść z ostatniego, to jest bardzo akurat ciekawe, bardzo mądrze zrobione, tylko nie wiem, czy tak jest w prawdziwym scaffoldingu minecraftowym też, czy tak nie ma. Kurczę, niech ktoś zrobi, kurde, parkour, mapę parkurową w pełni ze scaffoldingów. Bym sobie bardzo chętnie taką mapę przeszedł. Mimo, że ja normalnie nie gram mapy parkurowe, to akurat mapa ze scaffoldingów byłaby, myślę, bardzo, bardzo ciekawa. No dobra, ale dzisiejszy odcinek nie jest o tym bloczku, tylko raczej o torach, tylko jeszcze mam jeden wam bloczek pozatorowy do zaprezentowania, ponieważ ta modyfikacja dodaje również chunk loader. Chunk loader to jest takie coś, co ładuje nam chunki 3x3 i zasilamy to po prostu jakimś rzeczą kryształową. To jest chyba Nether Star, tak? Możemy to zasilić Nether Starem? Zastanawiam się, czekajcie, tu jest gdzieś Nether Star. O, myk. Możemy, o, jest 2880 minut pozostało. O, maksymalnie jest 5760, czy ja nie mogę po prostu, weźmy kwarc na przykład. Może kwarc szybciej trochę ładuje. Ha, dobra, dużo wolniej ładuje, okej. Czy chyba po prostu nie mogę? No nieważne w każdym razie. To jest taki chunk loader, jakby na survivala. Jeżeli chyba można craftować w takim razie. Nie mam niestety jej, bo to jest 1.19. Ja wiem, że jest jej na 1.19, ale po prostu go nie miałem, a wiecie co, muszę nagrywać troszeczkę w pośpiechu ten odcinek. Dlatego będzie też prawdopodobnie troszkę krótszy. Ale to akurat jest super wiadomość dla was i dla mnie, nie? Więc świetnie. Dobra, no i to jest jakby taki chunk loader, który na survivalu najwidoczniej chyba może również działać, bo możemy go zasilić. No i tak dalej. Co ty tu robisz? Jakim cudem? Jak? Jak ty się tu zrespieć? Jeszcze tu nie było nocy na tym świecie, jeszcze w ogóle nocy nie było. Ja zaraz wyłączę w ogóle noc kompletnie. A tutaj nie jest wystarczająco ciemno, żebyś się zrespił w obrębie jakichś kurde 50 kratek. To jakim cudem ty się tu pojawiłeś? Wytwy. Może to jest efekt uboczny tego chunk loadera, no. Ej. Może to jest efekt uboczny tego chunk loadera, bo tu jest drugi creeper, który zrespił się z dupy. Ciekawe to by było, ale to by było też beznadziejne wtedy.
Pierwszą rzeczą, która oczywiście zmienia ta modyfikacja, to jest zmiana zwykłych, najzwyklejszych torów i dodaje całkiem fajne rzeczy, które uważam, że w zwykłym Minecrafcie zdecydowanie również powinny być. No i również takie drewniane tory i podejrzewam, że robi się jakoś łatwo z drewna. Z tego co czytałem, bo ja o tej modyfikacji niestety nie wiem za wiele, ale z tego co czytałem, to drewniane tory są, no wiadomo, że pewnie się robi z drewna, ale przeczytałem, że one są wolniejszą, mają maksymalną prędkość. O co z tym chodzi? Że co, że to jest jakiś parallel rail, czyli że jakby jakiś no jak mamy coś, że jest symetryczny czy coś takiego, że przeciwstawny, jakoś tak. No to weźmy sobie zwykły tor i nie wiem, próbujemy podłączyć parallel rail. No nie, nie wiem co to może. Nie wiem, co to może robić. Na pewno rail turn jest przydatny, ponieważ to jest coś takiego, że możemy chyba kiedy chcemy, możemy skręcić. A dobra, to jest ten parallel rail. Chyba kiedy chcemy, możemy po prostu sobie skręcić najwidoczniej. Więc sobie zobaczymy, jak to działa. Spróbujemy zrobić coś takiego. O, taką zwykłą dosyć ścieżkę. No i teraz, kurde, jakby to zrobić? No tak można by było. O. Jakieś tutaj skomplikowane rzeczy można robić nawet. Czekajcie, bo to... Ty, wait. Aha, bo o, to ja teraz nie skręcę. O, to ciekawe jest bardzo. Dobra, to zróbmy coś sobie takiego. O, możemy tutaj ewentualnie skręcać. Jak tutaj teraz to by zrobić? No tak, ale to tak raczej. Jakieś tak śmiesznie, patrzcie, tu możemy sobie tak jechać i tutaj wybrać, czy skręcamy, czy tu skręcamy, czy tam skręcamy. Weźmy sobie wagonik zwykły. Weźmy może sobie też power rail, chociaż jeden czy dwa. Weźmy sobie redstone torch. Tu na przykład i potem w DCR-ze, gdzie będziemy jechali, nie? Czy tu teraz. Chyba obydwa mogę zasilić tym samym torchem. No i zwykły wagonik weźmy póki co jeszcze. Myk. No zobaczymy, jak to działa. Czy ja mogę sobie skręcać kiedy chcę? No dawaj, dawaj. Na przykład nie chcę skręcać. Okej, jak mnie tu poprowadziło. Ale teraz chcę skręcić. No nie chciałem skręcić, co? Jak ja mam skręcić? W prawo trzymam. No nie wiem, jak mam skręcić, szczerze mówiąc. No. Dobra, skoro on już nie jedzie do przodu, to spróbuję pojechać tutaj do przodu. Chcę jechać do przodu, o. A może chciałem skręcić? Może chciałem, no. Czemu ten wagonik wtedy spowolnił tak, a ze mną nie chciał? Zatrzymaj się. Chciałem skręcić teraz. Dobra, to będziemy chcieli tu skręcić. Wiecie co, ja sobie tak myślę, że jednak strona moda będzie mi jednak trochę przydatna. Okej, dobra, czyli to zmienia swój kierunek. Gdzie to będzie jechało cały czas tak samo, ale będzie sprawiało, że skręcamy wtedy, kiedy damy temu redstone torch. To jest absolutnie najgłupszy rodzaj wagonika stąd. Już mówię wam dlaczego. Jeżeli nie wiedzieliście o tym, to w Minecrafcie jest zupełnie taka sama zależność. Jeżeli mamy na przykład tor, który prowadzi tor, który ma zakręt i ten zakręt prowadzi do jednego jakby innego toru, ale po drugiej stronie tego zakrętu jest drugi tor i zasilimy go redstone'em, to ten tor... O! To ten tor również zmieni swój kierunek, czekajcie. Już nie zmieni, już nigdy nie zmieni, o. Nie no, o co tu chodzi? Powinien zmieniać lever, powinien zmieniać wtedy, kiedy chce. W taki sposób robi się, o patrzę, jeżeli damy mu dźwignię, to jeżeli jest włączona, to w tę stronę jest, a jeżeli jest wyłączona, to jest w tę stronę. I to tak naprawdę sprawia, że tutaj po prostu nie skręcamy w dwie strony, tylko jedziemy prosto albo skręcamy. To działa na dokładnie takiej samej zasadzie. Skręcamy, jedziemy prosto, skręcamy, jedziemy prosto. A tutaj skręcamy... Skręcamy, skręcamy w drugą stronę, skręcamy, skręcamy w drugą stronę, tylko że zawsze można to po prostu zrobić o tak. I to również będzie wtedy jechanie prosto. W takim przypadku. Więc, oła. Więc dosyć słaby tor. Nie podoba mi się już tamten tor. Natomiast mamy coś, co jest dużo ciekawsze, czyli rail crossing. Zniszczmy to wszystko teraz, bo rail crossing to jest tor, który pozwala nam... żeby dwa różne tory mogły przez siebie przechodzić bezproblemowo. I dlaczego tego nie ma w Minecrafcie? Przecież takie rzeczy
są w prawdziwym życiu? Nie jestem pewien, czy są w prawdziwym życiu, ale jeżeli są, to muszą być pewnie mocno kontrolowane. Jak sobie myślę teraz. Dobra, weźmy sobie, spróbujmy. Zróbmy sobie na przykład prostą ścieżkę tego typu. Okej. I teraz robimy tutaj tory i mamy... O nie! My chcemy tutaj zbudować również ścieżkę i chcemy, żeby przechodziła w taki sposób. I co my teraz możemy zrobić? No właśnie możemy położyć rail crossing, żeby te ścieżki mogły przez siebie bez problemu przechodzić. I teraz prawdopodobnie na obydwu ścieżkach powinniśmy być w stanie jechać bezproblemowo. Poczekajcie, dobra, tylko włączymy sobie te tory tutaj wszystkie. No i teraz jedziemy po jednej. Bezproblemowo. Dobra. Niech sobie jedzie wagonik. I teraz na drugą sobie wsiądziemy. Czekajcie, możemy wjechać w ten wagonik i co się stanie? Okej, możemy wjechać w ten wagonik, wtedy się zatrzymamy. Nie fajnie. Ale pewnie można to jakoś kontrolować, co? Wiecie, za pomocą jakichś redstone'ów, jakichś pistonów i czegoś takiego, nie? Jakieś spowalniacze może? Coś takiego. Na pewno da radę to kontrolować, w szczególności, że mamy tutaj więcej torów, ale możemy przynajmniej jeździć po obydwu tych torach. To jest absolutnie świetne i tak powinno to działać, bo wiecie, w Minecraftcie normalnie, jeżeli mamy gdzieś jakiś wagonik, no to szansa na to, że jakiś inny gracz, zakładając, że to będzie serwer, szansa na to, że jakiś inny gracz wjedzie w nas jest znikoma, jest tak mała, że nigdy nikt nie powinien się tym martwić, a nawet jeżeli ktoś by się tym martwił, no to jesteśmy w stanie na pewno w jakiś sposób temu zapobiec, albo ewentualnie po prostu, wiecie, no, pogodzić się z tym, że tak będzie. Aha, pogodę muszę zaraz wyłączyć, spoko. Następnym torem jest Holograph Rail i on przed sobą chyba robi po prostu ścieżkę. Jeżeli nadamy mu redstone, to ta ścieżka leci do góry? O, to jest bardzo ciekawe. Czyli ale co, to ja jestem w stanie po prostu wejść sobie na ten tor i po prostu pojechać do przodu na tym? Aha, mogę na tym pojechać do przodu. Ciekawe, to mogłoby być ciekawe do robienia na przykład ramp, żeby wyskakiwać w taki sposób. Okej, ale to nie wiem, czy to jest jakoś tak bardzo przydatne. W sensie, no można byłoby zawsze zrobić po prostu o coś takiego na przykład, no nie wiem, w sensie. What? Czekajcie. Chyba za blisko jest co, czy coś. Bo tu powinno być jak już. No myk. Ale śmiesznie. Ciekawe, czy jestem w stanie przez to przejechać. Myk. Jestem w stanie normalnie przez to przejechać. Okej. Tylko jak zniszczę jedno tu. A ja chyba mogę niszczyć kiedy chcę. To jest jak szkło, czyli pewnie takie dźwięki wydaje, więc pewnie po prostu nie mogę tego zniszczyć. W sensie to może być przydatne po prostu do robienia. Poczekajcie. Czy ja mogę? Czyli tak mogę zrobić. Mogę. I czy ja mogę teraz tutaj dołączyć to? Nie, okej, ale na robienie krótkich mostów to może być przydatne, tylko że mamy jeszcze inne rodzaje torów i inne rodzaje torów mają też Holographic Rail, więc jeżeli tam będzie rodzaj toru, który będzie wystarczająco szybki, długi, to zobaczymy, czy to ma wtedy jakąś użyteczność. Następnym właśnie będzie Maglev Rail. No tego nie musimy brać, tego chyba też nie. Nie wiem, na czym polega ten Rail, ale jak będę miał szansę na cięcie, to wejdę na stronę i zaraz zobaczymy. Powered Maglev Rail? Gdzieś to jest jakiś lepszy Powered Rail po prostu. Poczekajcie, czy on gdzieś tutaj jest? Może gdzieś tu? Nie, okej. Chyba go tu nie ma. A jest Turbo Rail, o, to jest dokładnie ten. On super szybko ma przyspieszać. Maglev Rail to też jest jakby tor, który działa jak zwykły tor, ale będzie dużo, w sumie tego też nie potrzebuję tak naprawdę. Dużo szybszy będzie dużo bardziej przyspieszał, bo weźmy, zakryjmy to, zaklejmy, zobaczymy. No dobra, no to zróbmy sobie jakąś tutaj ścieżkę z tego. O taką może. Myk, 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 myk. Myk, 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 myk. I teraz jeżeli to ma szybko przyspieszać, to weźmy zróbmy tutaj te zasilane tory co jakiś czas, nie? No dobra, może tu, o. Zaraz zobaczymy. Myk, 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 myk i myk. I wagonik. Okej. Kurde, widać przyspieszenie prędkości. Ojeju, ciężko.
O, wypadłem. Ciekawe. Tam jest napisane na stronie moda, że przy wysokich prędkościach wagoniki mogą zachowywać się nieprzewidywalnie. I się zastanawiam, czy autor moda mówił to po to, że hej, uważaj, implementuje w tej modyfikacji coś takiego jak wykolejanie się, tak jak jest w prawdziwym życiu przy zbyt wielkich prędkościach, czy hej, nie byłem w stanie rozwiązać tego błędu, ponieważ wagoniki w Minecrafcie są zaprogramowane beznadziejnie i musisz na to uważać. Nie wiem, czy to autor informuje nas o bugu, czy to jest jakby taka rzecz, którą on wprowadził. W każdym razie, weźmy sobie na F5, żeby lepiej to widzieć było. Patrzcie, on też się zachowuje jakoś tak dziwnie, nie? Okej. Okay. Czyli wygląda na to, że będziemy musieli zrobić sobie jakiś taki bardziej prosty tor. To będę potrzebował bardziej prostej nawierzchni. O! Za pomocą komendy zrobiłem taką dużą platformę i tutaj będziemy mogli sobie zrobić jakieś długie ścieżki. Tylko długie ścieżki też zajmują trochę czasu, więc też mi dajcie chwilkę na zrobienie długiej ścieżki. Dobra, mam taką ścieżkę. Staram się zrobić te zakręty w taki sposób ukośny, ponieważ jeżeli są takie zakręty przy sobie, to wagoniki nie jadą normalnie, tylko jadą na ukos jakby. Mam nadzieję, że teraz nie wykoleje mi się przy żadnym wypadku. I nadałem tutaj trochę tych przyspieszających wagon tych torów i zobaczmy, z jaką prędkością teraz pojedziemy. No jest to większa prędkość. Oj, jednak niestety nie. Jednak to niestety tak dobrze nie zadziała. Ale czy jestem w stanie zrobić coś takiego, żeby jechał dalej na torze, jeżeli się wykolei? Sprawdźmy, czy będę w stanie zrobić coś takiego. No ale kurde, no to nie jestem w stanie niestety przy takiej dużej prędkości zrobić tego w żaden inny sposób. Zobaczmy, jeżeli się wykolei. Jechał chyba kawałek. Czekajcie. Jeszcze raz. Dobra, ostatnia próba. Zrobiłem tam ten tor dużo dłuższy i zobaczymy, będziemy w stanie teraz zauważyć, czy on rzeczywiście jechał po nim. Jedź po nim! Ha! On pojechał po nim, ale beka. XD, dobra. Czyli jesteśmy w stanie, ale jeżeli to jest maksymalna prędkość uzyskalna, a to jest prawdopodobne, no to ja myślę, że jest całkiem spoko. Natomiast mamy jeszcze, o, jest tutaj jeszcze maglev holograph rail. To właśnie ten, który ma jeszcze dłuższy, ale to nie jest dużo dłuższe. Dobra, sprawdziłem przed chwilą, parallel to są dosłownie tory, które nie będą się skręcały i tyle. O, ale pojechał. O, coś tu się stało mu. Chciałem właśnie sprawdzić, co się stanie, jeżeli podjedziemy pod górkę, bo i podjeżdżanie pod górkę też było opisane jako zachowanie, które może być dziwne. No teraz jestem raczej przekonany, że autor moda raczej mówił o tego typu bugu, że to jest jakiś bug, bo no wątpię, żeby coś takiego miało być jakby tutaj w modyfikacji, nie? Ale sprawdźmy sobie, jak daleko ja będę w stanie wystrzelić nasz wagonik. Zobaczymy sobie zaraz, sprawdźmy. Idziemy. Właśnie, maglev tory to są w ogóle te tory magnetyczne, nie? Czy jakoś tak. Nie za daleko, on chyba w ogóle nie udało mu się przejechać całej tej ścieżki, tylko gdzieś tu wypadł i się chyba bardziej zatrzymał. Właśnie, troszeczkę to jest pobugowane, a szkoda, bo fajnie by było, jakby to było rzeczywiście tak w pełni działające, bo mamy jeszcze szybsze tory, Light Speed Rail, one są jeszcze szybsze. Ja nie wiem, czy nawet potrzebuję zwykłe tory, tylko chyba od razu wezmę te Turbo Rail'e jakby z Light Speedów. I po prostu zacznę je kłaść tutaj cały czas, żeby one jak najbardziej przyspieszały. I może zrobimy jakąś, nie no, nie zrobimy raczej rampy, tylko zrobimy to do końca naszej ścieżki, żeby zobaczyć, czy, ale głupio akurat trafiłem tutaj na to. Chyba muszę zrobić coś takiego, że tutaj będzie crossing. Dobra, uwaga, zaczynamy. 3, 2, 1. Wow, ale to jest szybkie. O, i wpadliśmy na sam dół i zostaniemy niczym topielec. Prawdziwy topielec, nie jakby zombiak. Fajne. No to z torów to chyba jest wszystko, szczerze mówiąc, co jest tam do zaprezentowania. Tu jeszcze są jakieś locking rail, one będą przytrzymywały nam wagonik, który będzie, który na nie najedzie. I jeżeli tam chyba będzie dostarczony do nich redstone, to jest jakiś piston adjuster rail, w sumie nie mam pojęcia, co to jest. Signal switch to prawdopodobnie działa jak dźwignia, jak activator rail, ale jako, jak dźwignia activator raila. Czy się nazywa activator rail? Detector rail. Detector rail prawdopodobnie działający jak dźwignia.
Minecart with Spider. Tutaj również różne wagoniki, tak jak mówiłem. Czy to jest Chunk Loader? Wow, możemy Chunk Loadera do wagonika wstawić. Stasis Chamber, nie mam pojęcia co to jest. Signal Minecart, a to może to jest do tego właśnie specjalnie? Nie mam pojęcia. Soul Camp Fire Cart i Iron Push Cart. Zobaczymy jak to działa. Minecart with Spider. Czyli co to jest? Po prostu ma Spider Weba w środku? Okej. Możliwe. No i mamy Stasis Chamber. Co to jest Stasis Chamber? Czy jestem w stanie w to wejść, czy... Stasis Chamber. Ender Pearl Stasis Chamber. Co to jest takiego? Właśnie nie mam pojęcia, kurde. Musiałbym znowu wejść na stronę moda. No, nie chcę. Dobra, tutaj mamy taki jeszcze pushcart. To jest coś ciekawego. Bo są takie wagoniki tego typu, o. Widzicie? Możemy jakieś połączyć? Możemy was połączyć? Czy coś? Czy chyba muszę zapalić, nie? Dawaj, flint and steel. Ja mam traumę sprzed wczorajszego odcinka. Znaczy wczorajszego odcinka, bo wczoraj chciałem nagrywać przegląd modów, ale mi się nie udało. Wczoraj znalazłem taką modyfikację, która dodaje, uwaga, czy one jadą? Nie, myślę, że jadą te ze sobą połączone. Czy jestem w stanie tu stanąć? Jestem w stanie, a jestem w stanie dojechać do... Zostać przyspieszony tak jak w zwykłym wagoniku? Czy to jest tylko taki, że nie możesz zostać przyspieszony? Nie, no mogę zostać przyspieszony. O, ale właśnie się zatrzymałem bez powodu. Fajnie. No i jakieś tam różne rzeczy możemy sobie wsadzać. Takie jak na przykład Soul Campfire. Coś. Ja sobie nie wyobrażam skręcania na tych torach. To jest prawdopodobnie niemożliwe. No ale pamiętajcie, że jednak tory głównie nam służą do podróżowania po jakby torach, po trasach liniowych, nie? Raczej rzadko skręcamy, więc przydatne. Myślę, że to by było na survival, nawet bardzo przydatne. Minecart with battery, with tank. Co to jest takiego? Minecart loader. To prawdopodobnie jest jakiś chunk loader do minecartów. A nie, to jest do załadowywania minecartów. Okej, myślę, że to jest jakiś chunk loader. Mob spring. Co to jest takiego? Aerodynamic Minecart Upgrade Kit. Co to robi? Może zamienia nam na pushkarta? Nie, wow, co się stało? Ciekawie. Podjedźmy i zobaczmy co to robi. No prawdopodobnie aerodynamic to sprawia, że możemy większe prędkości uzyskać. Chciałbym jakby zauważyć, że szata graficzna tego wagonika jest... Czekajcie, czy on właśnie perfekcyjnie przejechał przez... Niemożliwe. Impossible. Jak to Thanos mówił. W filmie pewnym. No, widzieliście jak wystrzeliło tego wagonika? Jezus Maria, poczekajcie, nie, ja muszę wejść do wagonika, ulepszyć go na Aerodynamic Minecart Upgrade Kit. To jest świetne, bo to sprawia, że możemy wystrzeliwać rzeczy teraz one nie będą się zatrzymywały w powietrzu tak bardzo. To myślę, że bardzo przydatne do minecartów with TNT, ale poczekajcie. Wziu i furu wysrało nas, tu nas wysrało. A czy tu jest też stary wagonik? Czy stary wagonik chyba jest gdzieś bliżej, co? Bo on nie miał pełnej prędkości. Czekajcie, gdzie on może być? Ten, który widzieliśmy. O, tu, nie, to jest jakiś Stasis Chamber. Czekajcie, o, jeszcze jestem pod tą platformą, czyli na pewno nie. Nie ma go tu? To jest zwykły wagonik, okej. Okay. Czyli tu leciały zwykłe wagoniki. A ten aerodynamik, to nie wiem gdzie, ale nasz wylądował tu w tej dziurze. Okej, okay, nice. Może wyleciał... On tu wyleciał, ojeju, bo beze mnie był oczywiście, nie? To pewnie dlatego. Teraz spróbujemy zrobić dokładnie to samo, ale bez gracza, bo bez gracza najwidoczniej leci, o dziwo, dalej. Sprawdźmy. Myk. I... Oj, coś się stało, dobra, czyli troszeczkę go chyba tam zgięło go troszeczkę, dobra, dajmy go trochę bliżej. Myk! I wystrzeliło go, kurde. Nie no, gdzieś tu chyba go aż wystrzeliło, co jest? Poka, gdzie ty jesteś w wagoniku? Tu go wystrzeliło, no nieźle. Wow, jestem pod wrażeniem. Dobra, to możemy teraz zrobić coś takiego, że weźmiemy znowu... Ja chcę tylko sprawdzić, czy to też sprawia, że on się tak nie będzie zginał pod tymi, bo jeżeli tak, to byłoby super pod zakrętami. Bo jeżeli tak, to wtedy super, to znaczy, że to nie jest bug i możemy normalnie jeździć... A chyba, że... Możliwe, że mnie... muszę to... odciąć w tym momencie. Nie będziemy tego już więcej używali, tak? Dobra, jeszcze raz, ostatni raz to próbuję.
Myk. To jedziemy? Zobaczymy, czy będzie nas wywalało z zakrętów tak, jak nas wywalało normalnie. Cała wywala nas tak, jak wywalało nas normalnie. Okej, okay. Ale ja się jeszcze zastanawiam. Dobra, jeszcze raz sprawdzę to. Czy jeżeli przy zakrętach dawałbym takie ścianki, to czy to by mnie równie mocno wywalało? Dajmy przy wszystkich zakrętach taką ściankę. O, coś takiego. Czy to mnie będzie równie mocno wywalało, bo powinno mnie po prostu to zatrzymać, nie? Coś takiego. Ale no jeszcze się przekonałem, poczekajcie. Tutaj po drugiej stronie dam dźwignię. O, nie mam dźwigni, nice. Minecart with tank, nie sprawdziliśmy co to jest, ale wziąłem już... Już nie ma tego niestety. Dalej, wejdźmy do środka. To może równie dobrze nas spowolnić, ale przynajmniej może nas nie zatrzymać. O, o, o! Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Czyli rozwiązaniem na to, żebyśmy nie wypadali z torów, to są po prostu takie ścianki, bo ani nas nie spowalniają, ani nas jakby nie ten, nie spowalniają nas, ani nas teraz nie wyrzucają. Więc super. Wagonik oczywiście buguje się tak trochę wizualnie, ale może my mamy teraz przynajmniej na to rozwiązanie. No to super tak naprawdę. Dobra, rozwiązałem właśnie największy problem tego moda, który póki co napotkaliśmy. No i spoko, ciekawe czy by działało przy light speed raila. Ciekawe co się stanie, weźmy sobie, przejedźmy tą ścieżką. Oczywiście aerodynamik weźmy. Zobaczmy co się stanie, jeżeli wjadę w tę ścianę. Czy przebije tę ścianę? Nie, myślałem, że może ją przebije. Tak sobie pomyślałem. Patrzcie, jadą za sobą. No tak, jak tam już tak dużo było creeperów, to mam kolejnego creepera. Mob Spring. Czy jestem w stanie do czegoś przyczepić? Do minecarta na przykład? Kurde, muszę złapać takiego minecarta. No bo tu się coś stało z tą sprężyną, widzicie? Ona jest... Jak na mobie kliknąłem. Dawaj, przyczep... Przyczepiłem chyba do minecarta? Ale... Nie jestem pewien, co to robi. Dobra, jeszcze raz. No nie wiem. Okej. Okay. Może ja mogę połączyć jednego. O! O! Zobaczcie. Myślałem, że te creepery zostaną absolutnie zamordowane, kiedy wjadą w nie te wagoniki. Na nieszczęście nic im się nie stało. Na nieszczęście. Powiedziałbym tak samo o graczu? O człowieku? Pewnie. A teraz nagle teraz będą w drugą stronę hały te wagoniki. I co to robi ta linka, jak was na przykład odepchnecie? A, czyli jakby takie, że są połączone ze sobą te dwa moby. Okej, okay, tylko że na niewielki dystans. Bo jeżeli na przykład spadniesz, ty, o, to, o, patrzcie, wisi. Wisi na nim, czyli to jest tak jakby taki lead, ale taki, wiecie, że pomiędzy dwoma mobami, a nie pomiędzy graczem i mobem, albo płotkim i mobem. Patrzcie, one się gdzieś tam zatrzymały, a, bo w drugą stronę nie ma przez ścianek takich ustawionych, ładnych. Dobra, weźmy lad, o. Weźmy, spróbujmy. Aha, ten creeper idzie, a ten creeper goś ten, jakby idzie za nim, ale pod ziemią. Ha. Teraz spróbujmy wziąć go na lida. A, nie mogę go wziąć na lida, jeżeli... Aha, ja chyba nie mogę w ogóle wziąć creepera na lida. No, oczywiście, że nie. Weźmy sobie sheep. Dwie owce sobie weźmy na przykład. Jedna, wow, jedna się zrespiła czarna, a druga szara. Wow, trochę małe prawdopodobieństwo na to. Kurde, ale jak ja teraz... Dobra, wezmę ciebie na lida, o, na przykład, o. No i chodź do mnie teraz. No dawaj. I myk. Jedna będzie pod, a druga nad. Patrzcie. Tak jest rzeczywiście. Czyli co, jak cię zabiorę na przykład gdzieś. Okej. Okay. Urwał mu się lead najpierw. Patrzcie, one chciały w drugą stronę iść, a ta sprężyna ich jakby zatrzymała. No dobra, no to chyba wszystko, co ta modyfikacja prezentuje. Ja myślę, że to jest bardzo fajna modyfikacja do pobawienia się, a w szczególności, że jej rzeczy są dostępne na survivalu, to myślę, że jest to też bardzo fajne. Zdecydowanie na jakimś świecie, no na pewno jest to modyfikacja, której bym chciał na przykład na Old Mod 6, czy na przykład... No na Kubo i Topoście tego nie powiem, bo na Kubo i Topoście nigdzie nie podróżujemy, ale Old Mod 6, no. Gdyby nie było teleportacji, waystone'ów, To bym chciał mieć coś takiego, żeby móc się jakoś śmiesznie pobawić i do jakichś odległych miejsc sobie podróżować w taki sposób. Co to jest tutaj w ogóle takie lewitujące? Czy to jest jakaś struktura dodawana? Nie, to jest ta struktura taka podziemna, ale jakoś się dziwnie wygenerowała, bo jest jakimś takim dużą jakąś taką kolumną tutaj, jak gdyby... Nie no, co to jest za struktura? To jest normalnie ta struktura, czy... Czekajcie, o co tu chodzi? No widzę, że... Coś tu się chyba stało. Czy nie? Wywaliło mi tiki? Wywaliło mi tiki. Wywaliłem serwer w ogóle cały. A dlaczego?
Znaczy teraz żadne moby się nie poruszają, nie mogę ich uderzyć. Nie mam pojęcia dlaczego. No ale ja mogę się poruszać i mogę... Moja postać może się poruszać. O, teraz się naprawiło. Patrzcie, jaki gigatik jakiś tutaj był. Nie wiadomo dlaczego. No cóż, żegnam się z wami póki co. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Widzimy się jutro o 18 na Hypixelu. No i cóż, zachęcam was również do pobrania tego moda, chociaż mod jest dosyć popularny, ma 2,6 miliona pobrań, ale na was zachęcam, bo myślę, że jest bardzo fajny po prostu. No i cóż, trzymajcie się, no i cześć!